Witam was w moim let's playu z gry Silent Hill i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mam dzisiaj... już wam mówię, który muszę telefon. Mam dzisiaj 2 września, godzina 18:41. No i bierzemy się za Silent Hillka. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy właśnie znowu do alternatywnego Silent Hilla. No i tak, wanna, niestety. Z tą przeklętą wannę, żeśmy tutaj trafili. I co ma do powiedzenia nam wanna? I'm twisting the handle, but nothing's coming out. Czyli przekręciłem kurek, ale nic nie wyleciało. No to nic dziwnego, nic właściwie nie wypłynęło. Nic dziwnego, skoro kurczę, ta wanna podobno nigdzie nie jest podłączona i tylko jest w jakimś dziwnym świecie, tak? Jak widzicie, alternatywny Silent Hill, zresztą już chyba nawet byliśmy, z tego co pamiętam, właśnie charakteryzuje się obrzydliwymi rzeczami na ścianach. Typu mięcho, ale takie nie jak z dziwna kamera. O ja ciebie. Ale fajne. Łóżko, usta. Co nic? Okej. Fuck. A, to tylko dziecko. Na wózku. Dobra, jakieś upiorne dziecko. The mummy-like thing in the wheelchair is just a doll. Czyli ta mumiopodobna rzecz na wózku jest tylko laleczką. Or isn't. Albo nie jest. Something about it makes me uneasy. Czyli Heather czuje się niekomfortowo z tym, tak? Why, I wonder. Czemu? Zastanawiam się. Sorry, gardło już mi wysiada, a nagrywam sekundę. Muszę się napić. And why is there a wheelchair in this building? Czyli co tutaj w ogóle robi wózek inwalidzki? Albo ta lalka. For that matter. Czyli... For that matter? Nie wiem. Nie, co znaczy, to znaczy matter? No to tam coś, że znaczenie, tak? A for that matter, czyli... O, nie wiem. No, Heather rozkminia, to tutaj robi wózek i lalka w każdym razie. Dzisiaj nie mam zamiaru się bać. O, patrzcie, kolejne mumie. To jest na serio straszne w ogóle. Ale wygląda trochę jak piramida do głowy. Nie, ten Silent Hill jest posrany. Okej. Okay. Ja pier! Dzielę. Miałem się nie bać. Nawet ja sobie zapiszę. Feministycznie. I musimy zabić tego stworka. I ginże. No nie, no. Właśnie one mają jakąś nazwę, są chyba slapery czy coś takiego. Pera dokładnie. No. Peder. Już? Robi to obrzydlistwo. Czy tutaj jeszcze coś jest? Oby nie. Czy mamy mapę? O dziwo mamy. A, bo jesteśmy w tym samym budynku, tylko że no... To powiedzieć troszkę w innej wersji. Dobra, mam tutaj zamknięte drzwiczki. Okej. Okay. Heather cały czas się obsesyjnie patrzy tam. Tutaj mam jakieś drzwi zakrwawione. Najpierw sprawdzimy te drzwi. Dobrze, zamknięte, czyli wiadomo, że te będą otwarte na stół. No, widziałem. Dziwna cisza. No to jakieś kwiatki. I don't know what kind of plants this is, but it's withering away. Czyli... Nie wiem, co to, nie wiem, co to jest za rodzaj kwiata, nie wiem, co to jest za kwiat, ale jest, ale on umiera, wysycha, coś takiego. Poor thing, biedactwo. Okej, okay. Idziemy dalej. Heather. Aha, ty się na kartkę patrzysz, dobra. No to riduj tą kartkę do cholery. Oh, there's something here. Tutaj coś jest. Mm. F-
Find the Holy One, kill her. Czyli znajdź tą świętą. Świętą jakąś tam. Zabić ją? No. I jesteśmy jakąś świętą. I ktoś się też zapytał, czy nas zabić. That's me. Who could have taken this photo? To ja, kto mógł zrobić to zdjęcie? No, wygląda ono na to z centrum handlowego, ale nie jestem pewien. That's really creepy. Czyli to jest bardzo przerażające. Okej. Okay. Hej, jaka ty ślicznie dziś wyglądasz. Skrzypowita, jesteś piękna. Dobra. Zapisik. Kolejny. Tak. Okej. Okay. Raz sprawdzę, czy mikrofon jeszcze w ogóle. Tak, okej. Okay. No tu mamy zapisik znowu. It's locked. Dobra, czyli tutaj będziemy potrzebowali kluczyka. Czyli tak, tutaj są drzwi. Jak na złość otwarte. O! Mamy filmik. Poznajcie nowego gościa. Już nie pamiętam, jak on się nazywa. Wszystko się zaraz okaże. Ale jest bardzo wkurzający. Bardzo go nie lubię. Vincent, właśnie. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say, but how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. My mother? You don't remember? So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side. Hey, that figures. He's a pretty sneaky guy. Ej, nie obrażaj ojca. Don't talk about my dad like that! Sorry. That is super. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. Jasne. I know about your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. Nie, no, ale naprawdę animacje są niesamowite. To jest po 2003, no. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? It gets to me, all right. I find it most fascinating. Puknij się w mózg. Wait! I'm not finished talking! But I finished, bitch. How do you figure? There's something wrong with you too. Tutaj z każdym jest coś nie tak, Heather. Dobrze, że to odkryłaś. Sexy. I wylądowaliśmy w pokoju chyba. Tak, tak, właśnie myślałem. Ten, co był tutaj zamknięty. Mamy tutaj tak, Hell Drink. Nie, Oxydol. Oxydol, nie, to znaczy. No to Oxy, no to jest coś z tlenem, więc jakiś tlenek, coś takiego. Hell Drink, apteczka. Właściwie to aptenia, jak to mówię. I'm done with these shelves. Czyli wszystko żeśmy wzięli. Dokładnie przed orzeczeniem skończyłam z tą szafką. Tak. Heather już nie jest w związku z szafką. Jedna. There's a junior high school chemistry book here. Czyli tutaj jest jakaś książka chemiczna. When you pour diluted hydrogen peroxide onto Mangense, coś takiego, dioxide, oxygen is produced, although oxygen will not burn on its own, it will help other things to burn. Czyli jeżeli dolejesz
jakiś... czekajcie, hydrogen to było... wodór. Jeżeli jakiś wodór dodacie do... dioxide to był dwutlenek, z tego co... carbon dioxide to był dwutlenek węgla, więc to jest dwutlenek, jakiegoś dwutlenku. Powstanie tlen, tak? Although, zawsze mam problem, co znaczy although. Czy to już było? Czy to było albo? Nie pamiętam. Nie, kurczę, nie pamiętam. Dobra. W każdym razie tlen nie spali się, tak? Will not burn on its own, coś takiego. It will help other things to burn. Aha, czyli pomoże, a tak, sam się nie spali, ale pomoże w spalaniu się innym substancjom. Okej. Okay. Czyli do tego nam przyda się to, co żeśmy zdobyli, czyli ten oxidol. Use this to disinfect cuts and stuff. It foams when you put it on. Czyli to jest używane do odkażania ran i nacięć. It foams, nie znaczy foams. A pewnie parzy czy piecze. Piecze, kiedy sobie polejesz to na ranę. Co? Ja chyba zacznę używać tej kamizelki, bo nie przypominam, żebym ją w ogóle używał, tak za pierwszym razem grałem. I wezmę health drinka. Można by dwa. Tak. Zapiszę. I ja muszę sprawdzić, jak to się nagrywa. I zaraz do was wracam. Że sekundka. Składnie się nagrywa i kontynuujemy. Okej. Hedena coś jeszcze patrzy. Aha, to cały czas na to, tak? Nie, to jeszcze jakaś kartałka jest chyba, tak? Czy... nie, no nieważne. Okej, tu mamy jakieś dyplomy na ścianach. Tutaj wieszaki. Okej, no to idziemy. Blokujemy sobie drzwi, odblokowujemy sobie drzwi i wychodzimy. No tutaj znaczek do zapisu. Heder, proszę cię, współpracuj. Cooperate with me. Okej. Ja stąd przyszedłem, tak? Tak. Sam sobie odpowiadam. Coś się zbliża, nie. Ja sobie zapiszę może. Na wszelki wypadek. Zapisik i lecimy na spotkanie z Destiny. Z przeznaczeniem. Nie z Destiny Blue, nie. No. Dobra, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra, ja się nie boję. Gień, że szmaciuję. Ciebie kosmę, nie sądzisz na co kurwa. Właśnie, zapomniałem, że kosmę już szmaciuję. Dobra, chodź, 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 to ty gięzo. Dobij chyba, dobij, 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 dobij. No dobij, ty za idiotka, no. Czekałem, a ona nic. Gięzo. Okej. Okay. Ale tak skupisz się mniej intensywnie boję niż kiedyś. Tak stwierdziłem, że tak będzie. I pójdź do bata, bla. No to jak zawsze. Winda nie działa. Nic nowego. Powiem wam, że nie chciałbym się obudzić tak. Znaczy, tak, dla próby chciałbym się raz obudzić, ale nie na długo w takim miejscu. Dobra, to zamek jest zepsuty i nie możemy wyjść. Ale długo bym nie chciał zostać w Silent Hillowym świecie, naprawdę. O, ja cię pierdzielę. Nie. I wanna get out. I wanna go out. Chcę się wydostać. Ej, no otwórzcie mi drzwi. Okej. I wanna go out. Spoko. Tutaj mamy znowu drzwi do kibla. Ja nienawidzę kibli w Silent Hill. To są po prostu jedne z najstraszniejszych miejsc. No serio. Mam nadzieję zawsze, że wszystkie będą zamknięte. Okidok. Aha, zamknięte, czyli możemy tylko i wyłącznie windą jeździć. Moja głupia siostra się drze. Jak oparzona. Dobra, słuchajcie, sprawdzimy sobie mapę. Które piętra ja sprawdziłem? Sprawdziłem drugie. Aha, czyli w alternatywnym Silent Hill muszę wszystkie po kolei sprawdzić. Nie no, cudnie, nie?
Okej, no to po kolei, tak, idziemy na pierwsze, jedziemy na pierwszy. Idziemy na dół. Jedno gardło mnie po prostu doprowadzi do szału. Klik i jedziemy. Oczywiście header się nie możemy ruszać w windzie. Okej, zapisik. I lecimy. Ja nie wiem, czy ja nie słyszę, co z nim słyszałem. Ja już, słuchajcie. Tak, zaraz przyjdziemy. Sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnych stworów, które by chciały mnie przestraszyć. Nie ma. Szeks. No to idziemy. Chyba, że jeszcze tutaj jest korytarz, nie. No bo tutaj też nikogo, niczego nie ma. Szeks. No to tak, tutaj mamy zasysacza, który no w jakiś nieszczęśliwy sposób dostał się w pułapkę. No i nie możemy przejść dalej. I z tego co pamiętam, będziemy musieli chyba jakoś zniszczyć czy coś takiego. What the hell, co do cholery? I don't want to get too close, but I don't think it's attack me now. Czyli nie chcę dostać się zbyt blisko tego potwora, ale wydaje mi się, że to się tak by nie zaatakował. Czemu nie? Why not? All bark and no bark. Czyli all bark? Nie chcę tym bark. Czyli coś wszystko i żadnych ugryzień. Anyhow, it's in the way. I can get past it, czyli możemy przejść dalej. And it's the ground floor too. This also, coś tam, to be the exit. Czyli to jest także na podłodzie, więc nie wiem co to znaczy to off, kurczę. Często sam sobie właśnie są słówka, które w ogóle nie czają. Ale dziwne bada, że te, których nie są, to sobie przypominam. Kolejna dziwna rzecz. Okej. No jak słyszycie, to poradzę przez tego potwora oczywiście, nie? Jak słyszycie, on cały czas zasysa. Tutaj powietrze chyba. No gdzie go nie bardziej jest, no ale... Sorry, niemożliwe, będzie głodowe. Dobra, i mam tutaj znowu rozwidlenie. Tu mamy zawalone troszkę. Najpierw prawo czy lewo? Najpierw lewo może, bo jest... Te na pewno będą otwarte, coś tak mi się stało. Te po lewo na pewno. Po prostu czuję, bo się odróżniają. Ja po prostu wiedziałem. Coś tutaj chodzi, słyszę. Radio. Chociaż ja w ogóle z zapisów nie mówiłem. Stoi w miesiącu. Nie. O, Robert. Zobaczyć, czy tutaj jeszcze nic nie ma. Ale nie. Weźmy sobie na bole. Ej! Szlakan szans! Czekaj, Heather, Flombo, Bukia, Hanna, prosty kupki. Szybciej. Powstało. Ja nie wiem, że mamy tu mięcho. No, nie mięcho, lewo, że my obej nie będziemy się czyścili, że to tak stary nie wiem. Boże! Zasrańc, gin. Gin. Chory, że ten, że zdążyłem się nie przeczytać, no. Tu chyba nic nie ma, tak? No, tutaj, i tam są na tym... Na tej radzie są tylko brudne szklanki, więc więcej. Teraz wychodzimy. Zobaczymy sobie tą wątróbkę. I mamy tak, pork liver, czyli wieprzowa wątróbka. This was in the cafe's fridge. Gotta do something with it before it goes bad.
Czyli to było w kawiarnianej lodówce. Trzeba, musimy coś z tym zrobić, zanim się zepsuje. Ale już się nie zepsuło, Heather. Czemu kamera mi szaleje? Znaczy tutaj wszystkie drzwi sprawdziliśmy, tak? Tak, i teraz nie pamiętam, ale chyba trzeba było to dać potworowi, ale nie jestem pewien. Coś tak mówi. Tak jakbym ja był chory psychicznie. Teraz miałem się na język łączę. Jestem cały czas się na język łączę. Nie, nie mam. Chyba, że mam jeden zmianę z tym to zrobić. Nie. Szkoda. No dobra. Czy ja mam tę kamizelkę na pewno na sobie? No, dziwne. Jakoś za bardzo mi nie chroni przed czasami, szczerze. No, dobra. Aha, zamknięte. Super. Dobra, w takim układzie zbadaliśmy tutaj wszystkie drzwi. Musimy się udać na piętro numer 3. Proszę, żeby chociaż jedno było niedostępne. Nie muszę latać po tym całym zasadnym budynku. Nie mam najmniejszej ochoty. I klikamy numer 3. Ha, nie działa. Szeksy, to 4. Niestety już działa. Żałuję, żałuję. No, ale co zrobić? No, Heather. Coś czuję, że tutaj będzie jazda. Na tym czwartym piętrze. Dobra, zapisik. No co jest? No. O nie. O nie, nie, nie. Ja chyba kojarzę to miejsce. Nie. Fuck. Czyżby to to? Tak, chyba jesteśmy blisko tego miejsca. Chyba dobrze. O! Blok odkryłem. Shift. Sexy. Okej. Dobra, tutaj nie możemy się dostać, na szczęście. Mamy do wyboru tutaj tak, te drzwiczki i te po drugiej stronie. No to najpierw zbadamy, tak, już jesteśmy nie blisko. Ha, na szczęście zamknięte. Nie, już bałem się, że tutaj są drzwi. To jest, coś tutaj jest. Jakieś ciało znowu. Nie no, wiadomo, Japończycy i chore mózgi. Zamknięte? Jakże mi przykro. Dobra, jadziemy na piętro numer 5. Cieszę się. Też pamiętam, że tak będziemy musieli się tutaj potem z powrotem dostać. Niestety, proszę, żeby było zepsute. Nie, niestety działa. No szkoda. Mam wrażenie, że coś tutaj spotkam. Jakiś głupi pies za okna drze się. Zapisik. Znowu zaczynają się zapisy co minutę u mnie. Sorry za to. Mapka. Wezmę tak, prawo, lewo. A, w sumie tylko prawo i prosto. Boję się. I'm fucking... scared. Proszę, zamknięte. Zamknięte. Zamknięte, proszę. Zamknięte. Kurczak na życzenie. Z tym, żeśmy przyszli. A tutaj... A, winda. Szeksy. Czyli tak, mamy tylko... Możemy iść tylko... tutaj na prawo, w takim układzie. No, bardzo już musiałem być otwarty. Patrzymy na mapę. Ile mam tutaj drzwi? Słuchajcie, ja bez tej mapy to nie będę tutaj w tym centrum. Zamknięte. No chyba to jakiś potwór chodzi, obawiam się.
No jasne. I slapper osra.